To obejrzmy. Live. To się stało. A nie normalne. Tak, że po prostu teraz jest modnie mówić. Weronika przez V. Czemu? Tam to się stało tak, że po prostu teraz jest modnie mówić. Że... Witam słuchaj, witam. Jak Adamczyk, nie. Pytałeś się kiedyś, nalatałeś w kiermaczach i innych księgarniach, by nakupić książek, a teraz za free niektórzy dostają? Że podobno mam różny charakter z moim nie za free. I dlatego no nie udało się. Cały czas trafiam na zbyt podrywaczy i taki, że nie traktują mnie jako taką poważnie, tylko że a fajna jestem, atrakcyjna, ale nic z tych rzeczy poważnych. A singielka tak, myśli poważnie. No. Chciałaby mieć dom, brakuje jej bliskich. W rodzinnym domu bywa rzadko. Ona jest z Kazachstanu? I to bardzo. Generalnie pochodzę z Kazachstanu. Czyli tam, gdzie jesteśmy w metrze aktualnie, może ją spotkamy. Stanu, jestem tak zwana repatriantka, czyli mam polskie pochodzenie. W Polsce mieszkam 12 lat, przyjechałam tu na studia, no i zostałam. Moja rodzina została w Kazachstanie. Ty, w Kazachstanie jest dyktatura? Kazachstan. Co to jest za kraj? Powstał w 91 roku. Aha, to po rozpadu ZSRR powstał Kazachstan. A to wcześniej istniało? Co to jest za kraj? Co tam jest? Jakiś król? Co to jest w dupę za kraj? Typ państwa republika prezydencka. Co? Demokracja tam jest? Serio? W dupę? Nie wiedziałem. To jest rel? Czy kłamią? Ustrój polityczny. Na czele stoi prezydent, okej. Okay. Ale to jest tam demokracja taka jak na przykład na Białorusi? Czy nie? Czy trochę lepiej? Więc na co dzień się dzwoniłam przez kamerkę. Moja mama nie pójdzie spać, póki ze mną nie porozmawia. Podobno w Rosji też demokracja w sumie. W dowolnym wieku są dzieci, więc no, taka mamusia kochana jest. A ty nie zrobiłeś sobie się partyczną w Kazachstanie i miała taką osobę? Co? Co? Czekaj, jest taki... Po jakiemu tam się mówi? Bo w metrze dają tam po rusku. Tam się mówi po rusku? Weronika często wisi na telefonie. A co oprócz tego? W sumie? Nie, na co dzień pracuję w biurze. Dodatkowo zajmuję się jako fotomodelka, czyli fotosesji i tak dalej. Do tego jeszcze czasami pracuję jako hostessa. No i tancerka. I czarujesz na piękne oczy. A ten jedyny, jakie powinien mieć oczy? Moja słabość to niebieskie oczy, więc... Jak defrostura? Znaczy, fajnie a, tam... było, gdyby miał, jeżeli nie. A najważniejsze, żeby był chyba wierny. Pewien siebie, taki gentleman, sympatyczny. Ty, do mnie wszystko dopasuje, gentleman, nie? Na pewno będę prowokować. Biedak, ale nadrabiam manierami. No w dupę, no wszystko pasuje jak na razie. Jakiś taki nieśmiały, no to pewnie, że to gdzieś tam dziewczyna siedzi za ścianą. Więc zobaczymy, jak to będzie. Masz może szósty zmysł i trzecie oko? Wierzę w reinkarnację, bo podejrzewam, że... Ja największy ham na Twitchu? Bo mam zielono-żółte oczy. Potrafię, umiem zrobić tak. I do tego co jeszcze... ona zrobiła? I pokażesz pazurki i kocie ruchy. Weronika dupa. Spotka się z trzema facetami, ale tylko jeden z nich jest singlem. Cześć. Hej. Proszę bardzo. Dwóch udawać będzie kawalerów do wzięcia. Okej, główka trochę tu. Singielka postara się odgadnąć, który z nich mówi prawdę. Randki z ukrycia obserwować będą ich partnerki. Oj, stary grabież. Chcesz coś o Kazachstanie wiedzieć? To Borat o tym film? A, on był z tego... On był z tego kraju. Widziałem film. Nie, czekaj, nie dyktator. A czy też był taki film, ale ten drugi, co pojechał do Ameryki, jak to się nazywało? Sobie. A Borat to się chyba nazywało.
sobie, oj. To no pierwszy tak. taki program, w którym panie będące w stałych związkach pozwolą to, swoim to było z Kazachstanu, tak? Dobra, mów. Masz dziewczynę tą czy nie? Jesteś jedyna tylko. Stawką jest nagroda, czyli 3000 złotych. Zabyk. Jeżeli Weronika odgadnie, który z panów jest singlem, podzieli się z nim gotówką. Jeśli nie, całą sumę... Słuchaj, zapłaci w dolejcie, a co się stało? ...zgarnie para, której udało się nabrać singielkę. Czas poznać uczestników gry. Nieśmiały Marek spróbuje się przełamać. Cześć, mam na imię Marek. Świat za krat? Ja, za co? Jako programista. Moje hobby to taniec i jestem... Na ogół? Szymon jest karkiem i potrafi dowalić do pieca. Cześć, jestem Szymon, mam 43 lata. Prowadzę firmę budowlaną. Moją pasją jest siłownia i tatuaże. A to moja żona Patrycja. Ale Dawid lubi brylować i prowokować. Cześć, nazywam się Dawid, zajmuję się handlem. Moją pasją jest piercing, amatorska tatuaż i gry komputerowe. Troszkę też moda, a to jest mój dziubuś. Marek jest nieśmiały i wycofany. Co, trzymają w szafie? O co chodzi? Wirtualny świat, ale postanowił się przełamać i zaczął tańczyć. Handel jestem ludźmi? Jestem singlem od 6 lat. Na co dzień pracuję zdalnie jako programista. Teraz moją pasją jedyną to są tańce. Tańczę tańce latynoskie, towarzyskie, typu bachata, kizomba, salsa. Tak, i tak chyba też mi się kojarzy, no. Taki wielki, wytatuowany. Na razie wstydzi się pokazywać, co potrafi. Może dla singielki się przełamie? Kto wie? Mam nadzieję, że dzisiaj odwiedzi mnie dziewczyna, która będzie wysoka, szczupła i będzie miała piersi średnie. Moim ideałem dziewczyny jest brunetka o błękitnych oczach. Marek wie, czego chce, tylko kiedy w końcu się ruszysz od komputera? Chciałbym, żeby na randce doszło do pocałunku, do przytulenia, bliskości, ligotania. Jak slasher, co? Podczas randki będzie mi pomagał kolega Igor, którego znam już bardzo długo. Najważniejsze, żeby Igor odciągnął cię od komputera. Siema, jak tam, stresujesz się? No jest lekki stres, a może ty masz jakiś pomysł na dziewczynę, co by robić? No słuchaj, musisz być stanowczy, pokazać jej co chcesz, złapać ją jak tyłek jak trzeba i nie możesz się... Co? Co on w ogóle powiedział? Się? Jego no chłopak? Jest lekki stres, a może ty masz jakiś pomysł na dziewczynę, co by robić? No słuchaj, musisz być stanowczy, pokazać jej co chcesz, złapać ją jak tyłek jak trzeba i nie możesz... Ja wiem, co on mówi. No to on w tym programie. Się bo inaczej cię zostawi. Czyli muszę być mężczyzną. Tak. Dobra, chodź. Bo musimy inaczej cię zostawi, on jeszcze nie są razem. Czekaj. Co to za rady w dupę z telegazety? Co to za typ? Okay. Kto to no jest ten typ? Ruszył się. Chodź, zobaczymy tą szafę. Tutaj są. Czemu on mu rady daje? No ale co z niej? Musisz je stąd zabrać. Nie, będziesz musiał się tłumaczyć, czyje to jest. Bo to powiem, że to jest bardziej rodziny, więc... No i co z tymi rzeczmi? Te buty są twoje siostry, to skapnie się, musisz je zabrać. Juri Bojka. Tak, co je właśnie wziąłeś? Te też tutaj na przykład. Dokładnie, no też bym trzeba. Dobra. No to na przykład powiesz, że są mamy, więc okej? Okay. Tak, to pozostałe będzie okej. Okay. Marek mieszka z mamą i siostrą. To może być drobna przeszkoda. Odbanuj smoothie. Trzeba będzie odwrócić jej uwagę i ją zakręcić. No to pokaż, jak będziesz za ile? O, coś w tym stylu. To tak, za wolno jest, to musisz... Coś takiego pokażę. Marek może wkręci singielkę. Oczywiście przeszperę mu mieszkania, poszukam ciuchy, bo... Dlaczego single mają zawsze w szafach damskie rzeczy? Oni to podkładają chyba w tym programie, tak wiesz, że był bait. Sprawdzam go. Nie ma to tamto, lepiej na no, poważnie no właśnie. Podejść. Oni chyba to podkładają, tak mi się wydaje, bo w sumie w każdym odcinku jest tak z dupy to. Dzięki, kapitan Gibbon, za 8 lat, witam. Wy i ty, omy. Do tematu. To tak. Przebierają się no, w nie? No to może jest wyglądać no, na kobiece. No to wygląda podejrzanie, w sensie, no... Bardziej perfum. Perfum taki, no... Czemu ona V Eronika? To tak, to też. To na pewno, to jest całe różowe. No to bo ona jest z... Kazachstanu. Tak, to będzie chyba ten. No. Tam nie ma W w alfabecie. Rozmowa się nie klei. Może już spadaj. No dobra, stary. Ale za to jest dyktatura. I zbajeruj ją tutaj. Pokażę jej, jak umiem tańczyć, będzie zadowolona. Dzięki. Dzięki. O ja pierdzielę. Już się tak nie przechwalaj. Kolega zobaczy i oceni popis, siedząc w sypialni przed monitorem. Kto wie, może i będzie pani zadowolona. Idziesz jak robot, jakbyś kija połknął. Wyluzuj, stary. Cześć. Hej.
O kurde, ale on ma stresa, widziałeś to? Jak ty trzymasz tę biedną różę? Kolega ci nie powiedział? Trzeba dać ciebie kwiatek. Ojej, dziękuję Marek. Bardzo. Weronika? Marek? Marek, 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 łowca... Przepraszam, możesz się rozgościć. Nie wiadomo czego. To jest dom moich rodziców. Mieszkam z siostrą, z mamą i z tatą. Siostrą, Jezus Maria, nie zauważyłam tego. To było mocne wejście. A nawet ją nie złapał, kurde. Ale ma inną strategię. Ogólnie jestem bardzo bogaty, moje auto czeka. A pokażę ci może później. Dobra, chyba pokaż mi tą swoją dziewczynę. A nie, jestem moje singlem. Moje myśli wychodzą na live'a. No, jestem singlem, całkowicie naprawdę, mogę ci to pokazać. Pokaż. Proszę bardzo. Ale co? Obrączkę. Aha, dobra, dobra. I co? I już. No, prawie uwierzyłam. Rude wredne. A Marek nie wiem, czy z wrednymi da radę. Jak nie da, jak da. Tylko ściągnie jej płaszcz. Ale włosy ma bardzo długie, bardzo ładne. Chyba tak, Adam. Więc czym się zajmujesz, powiedz mi? Czym ja się zajmuję? Sprawdzam facetów, czy są singlem, czy raczej mają dziewczyny. Ja jestem singlem z krwi i kości. W którym miejscu? W sercu. To pokaż. A to proszę bardzo, może musisz? Nie, no chciałam tam zobaczyć. Tak, slasher, może no. Tak zdjąć tą koszulę? A no to może później. A może teraz? Okej. Okay. Mówisz i masz. Co? Brawo, Marek. Cicha woda, brzegi rwie. O kurde, okej. Okay. Szybko się przełamuje. Co jest? Marek pewny siebie. Jestem cały twój. Co teraz? No dobra. Skoro z koszulą poszło tak łatwo, to może spodnie? A spodnie? Mogę się teraz rozpiąć? No proszę. Co? Teraz spodnie? Dziewczyny już biegnie? Ty, co się dzieje? Żadnej dziewczyny nie ma. Jestem single. Tak, tak. Dobrze nauczyłeś się tego. Dobrze tak trzymać. No ona wygląda jakby tak, kurde, nie wiem, tak z agentury wyszła. Możemy tańczyć. Tańczysz? Czego? Tańczę. Zaczynają tańczyć. Gorący taniec rozpala zmysły. Krew nie woda, tylko żeby mama was nie nakryła. Ależ się do niej przyssał, że aż się zassał. Marek się przełamał i idzie jak burza z piorunami. I to, o kurde, już się całują. Już się całują, w pierwsze 10 minut się całują. No to może usiądziemy. No kolega, rzeczywiście może. Ciężko. No ale Marek na pewno pewny kolega siebie... Kolega rzeczywiście, jakby komentował film na podrywacze. W sensie, wiesz, Toxic... taki słynny aktor, trochę jak Brad Pitt. Marek się przełamał i idzie jak burza z piorunami. I to, o kurde, już się całują. Już się całują, w pierwsze 10 minut się całują. No to może usiądziemy tutaj? Może. Tak, Alfito, no. No ale Marek na pewno pewny siebie, utrzymuje pewność siebie i jej to się podoba. Rozumiesz? No może. A ty powiedz, co byś chciała jeszcze zobaczyć u mnie? Wszystko, na przykład przeszmerać mieszkanie. Będziesz miała teraz na to szansę? Kiedy? Bo zaraz właśnie do kolegi idę na górę. No dobrze. Okej, okay, to później. Marek już ją obejmuje, wszystko. Weronika może teraz powęszyć, tylko żeby mama do domu nie wróciła przed czasem. To co, ona rzeczywiście ci się podoba? No, jest fajna, mega jest. Widzieliście się, naprawdę, co nie? No, a słodko było. Od razu na start, co nie? Ci koszulkę zdjęła, wszystko. Trzeba na ostro zaczynać. Niezły z niego ogier. Nic nie ma. To może to. No to pusto. Kurde, kolega ma sztywno w spodniach? Że singielka nie może do niczego się przyczepić. Ta widać było? A singiel powinien iść na całość. Kuć żelazo, póki gorące. Pamiętaj, że ty musisz inicjatywę przejąć, bo to jest twój dom i musisz jej pokazać, że ty tu rządzisz i niech ona tutaj teraz dla ciebie coś zrobi, bo jak na razie ty wszystko dla niej zrobiłeś. Ten kolega też rady daje. Ja pierdzielę. Wygląda na raczej taką randkę. Taką moc energię. No dobra, zachowam to. Zapytam. Pierwszy argument. No dobrze. Zobaczymy, co tu jest. Czekamy. Daję ci zaradę i domówić dalej. Jedziesz dalej. Wracaj do gry i bajeruj. Nie spuszczaj z tonu. Trzymaj poziom. Już gdzie jestem? Tak długo jesteś? A musiałem pogadać. Czekam na ciebie cały czas. Pozwalasz mi. A teraz go przepytuję, kogo to jest? To jest siostry. Siostry? No, ściemniasz, na bank ściemniasz. W k***cie. A nie jesteś zakochany w swojej dziewczynie? Jestem zakochany tylko w tobie.
Tak, prawie uwierzyłam. To chcesz może coś zjeść, coś się napić? No, chciałabym. No to dobra. Marek wie, jak ją udobruchać i poprawić nastrój. O dobrze, niech oferuje jej tego drinka. Prawdziwy samiec alfa przejmuje inicjatywę, tak jak radził kumpel. Co, może napijemy się coś na początek? Wódkę? Serio? Marek ona jest... z grubej urywali. Gdzie usiądziemy? Ona jest z Kazachstanu, to jest... Tutaj możesz usiąść. No dobrze. Dobra. Tym razem ja tu rządzę. Czas spełnić jej życzenia na jedzenie. Nie wiem, czemu ją tak zdziwiło. Idzie zgodnie z planem. Lol, dzisiaj? Nie wiem. Samo na pewno metro. Nawet słodkie. Ja uważam, że jesteś bardziej słodki. Czy ja dobrze widzę, że ty nawet nie umyłeś te truskawki? One były wcześniej umyte. Nie, widzę, że nie. O kurde, nawet nie umył truskawek, a jej daj. Podpadł. Może jest coś, co robisz lepiej? Powiem ci, że uważam, że jestem dobrym masażystą, bo kiedyś robiłem masaż. Oho. To może pokażę ci? Gdzie siadasz? Nie chcę tego masażu. Nie lubię. Rozumiesz? To może ty mi zrobisz? No, to już prędzej. Mogę cię podrapać, żeby twoja dziewczyna później robiła ci jakąś aferę. Kurde, Marek. Marek w ogóle inicjatywy nie przyjmuje. Niestety, Weronika znowu go zdominowała. Zobacz, go w niemieckich filmach. Sezonie Ranked Game. Weronikę ciężko ujarzmić. Ona woli później grać pierwsze skrzypce. Zostawię to na inny live, ok? Masz dziewczynę tą, czy nie? Jesteś jedyna tylko, moja słodka. No, dobra. I pokazuje pazurki. To musi boleć. Jest potencjał, ale Marek by musiał 3 razy mocniej wszystko robić. Chyba podziękuje za masaż, założy koszulę i w końcu zaprezentuje się jak z najlepszej strony. Konkret. Niedobrze. Wiesz co, ja może skoczę sobie do łazienki. Okej, dobrze, a ja na górę pójdę. Co ja oglądam? Niech Marek tutaj przyjdzie. Gry małżeńskie. To świetny pomysł. Zajrzyj do kumpla. Singielka w tym czasie przejrzy ci kąty. No dobra. Jakiś perfum, męski. No Marek, kurde, co się tutaj dzieje? No właśnie już nie wiem, co z nią zrobić. Kurde, pokazuję jej to, tutaj to, masaż, kurde, nic nie podoba się jej. Kurde, panie, rozbierasz się prawie do gaci dla niej. Dokładnie. Na kanapę idziesz dla niej, jedzenie jej przygotowujesz, nie chcę nawet wypić twojego drinku, nic. I co, i tyle dla niej robisz? A ona nic. No właśnie, to coś tutaj nie gra. Jest zimna jak głaz. Co to? W dupę jest za analiza. Damskie buty. To ten, który nie ma dziewczyny. Powiedz, co ty dokładnie chcesz? Robię dla ciebie tyle i tyle, a ty nic tutaj ze swojej strony. Koleżkę chyba parę shortsów obejrzał o podrywaniu. Nie, to ciężki jest ten typ. Mam zainteresowana. Nie podobam ci się, to wypierdol. Ścienia, ścienia, cały czas ścienia. Dobra, będę walczył. Numer jeden? Tak, jestem numer jeden. O co tu chodzi? Tak. Jesteś numer jeden. Jestem alfa. Samiec alfa nabuzowany wraca do gry i co pokaże? Wejdzie jej mordę, da. A ona w końcu, jestem gotowa na twoje kolejne. No to teraz zobaczymy, co będzie dalej. Czego chcesz ode mnie? Czego pragniesz? Bo widzę, że ciągle po prostu coś ci się nie podoba, uważasz, że coś jest źle. Co byś ode mnie chciała? Wiesz czego? Prawdę, prawdę, mów. Masz dziewczynę czy nie w końcu? Nie. Wiesz co, dobra. Czas na mnie, ja tak przecież już jak Diluch? Swoje, więc... Witam, Pluki. Zostań może, co? Nie. Marek się poświęcił dla niej, a ona w dupie. Ja mówię, Marek, daj jej kopa w dupę i tyle. Na razie. No, cześć. Trzymaj się. Trzeba otworzyć ci drzwiczki. Dziękuję. Tak, ty poszła sobie po prostu? Taką przemowę dał kolega ilu? Róży zapomniała, a chłopak tak się starał, wszystko na nic. To jest dla ciebie lekcja, Marek. Weronika wydawała się na początek bardzo fajna, jest bardzo śliczna, ale wydaje mi się, że za dużo wymaga. To była moja najgorsza randka. W ogóle się nie przygotował chłop do tego. Nie wiem, chyba, że dziewczyna go w ogóle nie przygotowała. Masakra. Poszło mega do dupy. Mówisz? Mega do dupy. A co zrobiłem źle? Zrobiłeś wszystko kompletnie źle. Sądzisz, że nie bałem? Powinieneś od samego początku, jak dawałaś jej wszystko, a ona miała cię w dupie, powiedzieć jej, że to ty masz ją w dupie. Skoro ona ma ciebie w dupie.
W ogóle nie było żadnej chemii. Być może na początku bardziej patrzyłam na niego i próbowałam wyczytać to, czy ma dziewczynę, czy nie. Alfa male kolega? No nie, nie było żadnej chemii. Nie jest warta ciebie. Prawda jest taka, że to ona ci nie dorasta. Też tak uważam. No ale straciła takie ciacho. No cóż, słabo wyszło. To ciacho widać nie jest... Ta, koleżka, zaraz do niej napisze na ig. Siema, widziałem cię na kamerce. Wiesz, mój kolega to frajer. Ja jestem lepszym. Od 2004 roku. Od 2007 roku jesteśmy małżeństwem. Mamy trójkę dzieci. I ta miłość w ogóle nie słabnie. Jest tak, jakby była od wczoraj. Piękna i bez. Zobaczymy po programie. Bardzo fajnie mieć takiego męża, który stanie zawsze po stronie rodziny, po stronie dzieci, popuść, najbliższych. Popuść, czy to ty? Zawsze... po stronie tego, co jest dobre. Tak, po stronie dobra. A nie za farmazonem, nie? Mimo że ma tą taką naturę... Już konferencja fejwo odpalona. Ty farmazonie pieprzony! Takiego złego, niegrzecznego. To dobro ma tak w sercu, że serce to może na talerzu oddać, tak? Wielkie serce i całe ciało w tatuażach. 85% ciała ma w tatuażach. To jest cała jak policzył? Każdy tatuaż ma jakieś znaczenie, jest zrobiony z jakiejś okazji. Albo z... 1, 3, 1, 2, co to? Z jakiegoś powodu. Będziesz miał o czym singielce opowiadać, ale teraz lepiej się ubierz, bo trzeba ogarnąć kwadrat. O, to trzeba sukienka, Pin? To musi iść. Wiesz co, weź ją może, trzymaj. Bitwa pod Grunwaldem? Tak. To moje rzeczy mogą zostać w hotelu? Twojego? Nie wiem, czy to chyba będzie wszystko. Nie, jest okej, okay, dobra, ale sam zostać. Tutaj jest. Kod do karty, bo zapomina. Wszystko. Sprężajcie się, bo singielka zaraz was nakryje. Nie mogę, przy chłop mnie połamie przez ciebie. Pudełko jakieś? O, tu jest. Witam, Houdini. To może? Wiesz co, na pewno to. Szampon, tak to. Ale śmieszne rzeczywiście. To jesteś ty na tym filmie? Zostać. Wybacz, tak. Żartowałem. Mógłbyś mnie nie łamać? Była kolejna randka przede mną, więc jestem ciekawa, jak to się skończy. Ciekawe, czy ma tatuaże, to będziemy oglądać. Znaczy ja będę oglądał. No tak. Ty też będziesz oglądać, ale gdzie indziej. Tutaj też masz olejki do tatuażu. Teraz możesz sobie przypiąć. Tatuaż jej zrobić? Zaraz przyjdzie. Idź sobie. A ty się szykuj. Od pierwszego jestem przyszykowany cały czas. To dobrze. Szpilki są, mini też. Będzie kusić bad boya. Na górze szafki lakier zapomniał zabrać, cześć. A chłopiec łysy. Zapraszam. No może cześć. Na łysinę też się daje lakier. Czy jest taki mały, czy ma dłoń, jest taka duża? Powiem tak, że nie jest mocno skupiona, więc Linuch. Może mu się podobać. Te tatuaże śmiało. W ogóle? Też mi się powiedzieć. Podobają. Też masz tatuaże? No nie, ja poszłam w kolczyki. Dużo masz kolczyków? Póki co dwa. Dwa? Tak. Gdzie? Może jeżeli zasłużysz, to być może pokażę. Ten cwaniacki uśmiech. Czaj. Dobrze, bajeruj. I w ogóle ten tatuaż, co to co? Znaczy? Który ten? No, tam wyżej na przykład. O Jezus, cała jest. Jest to oglądać, nie? No nie. Ty, no on tak? Trochę gada jak ten typ od słuchawek Jabra. Tak. Dlatego nie rozpakujemy tego prezentu dzisiaj. Ojej, a na pośladkach też masz tatuaże? Zobaczysz, jak się długo ręce spotkamy. No nie, jeżeli nie... oczywiście będziesz miała ochotę. No oczywiście, mam ochotę już teraz. Masz ochotę? Tak. To może pójdziemy do sypialni. No jak mi pokażesz tam wszystkie tatuaże, możemy iść. Jaka cwana. To może do łazienki pójdziemy, bo w sypialni mój kolega siedzi. Możemy, dobra, niech będzie ta łazienka. Chętnie zobaczę, co tam się dzieje. Zapraszam. Okej. Okay. Grubo. Co oni chcą robić w tej łazience? Chyba nie to, o czym myślę. Jestem zazdrosna, wiadomo. No i proszę, a? Ty widzę różny szlafrok. Przecież nie pytałaś, z kim mieszkam. No, cały kim czas twierdzisz, że jest moja kobieta tutaj. No, z kim mieszkasz? Z siostrą i córką. O Jezu. I z jej mężem oczywiście. Cały czas siostra, jaki facet dorosły. Nie, siedział w więzieniu, czy porządny obywatel? Jak finansowo, dawno? Finansowo popełniłem 2 lata. Z siostrą, dobrze. No dobrze, pokaż mi tu, co się dzieje. Nie, ogólnie on taki styl marzy, jest taki bezpośredni. A stres coś ogólnie? Bardzo. Pokaż pazury. Tu je mam. I obierz sobie, co potrafią. Co potrafią?
Mogę ci z chęcią pokazać? Pokaż. No to musisz się rozebrać. Mówisz i masz. Karki jej niestraszne. Strach się bać. No jak się położysz, to cię pokażę. Jestem cały twój, a żona patrzy. O, właśnie to chciałam. No pokizia się jako pokizia, no dotknie to nie... To i tak nie będzie jej, wiadomo. A lubisz, jak cię kobieta tak drapie? Lubię. A twoja kobieta lubi drapać cię? Moja kobieta mnie nie drapie, bo ja nie mam kobiety. Tak, oczywiście. Wcześniejsza oczywiście drapała. O, zdjęcie jakiegoś dzieciaka. Co to za zdjęcie? Zdjęcie mojej chrześniaczki. A tam z drugiej strony też dzieciak. Też jest moja chrześniaczka. Same chrześniaczki. Chyba nie wierzy w te chrześniaczki. Może jak coś ci tam więcej zrobię, zacznę robić i ona wyskoczy ze zazdrością. Gwarantuję ci, że nie. A mi się wydaje, że tak. A mi się wydaje, że nie. Nie, nie wydaje mi się, jestem pewien. Sprawdzimy to? Możemy sprawdzić, nie ma problemu. Okej, buzi. I co żonka na to? Się jeszcze trzyma, ale wszystko do czasu. Oj, stary, grabisz sobie. Grabisz sobie, oj. Mad. No dobra, wszystko jest mad, super, ale pytanie, mad, czy ty mad. Rzeczywiście jesteś wolny? No, oczywiście, że tak, naturalnie. Naprawdę? No, oczywiście. Oj, grabi sobie grabi, a singielce w to graj. Lubi igrać z ogniem. Żona może tego nie wytrzymać. I ta twoja kobieta za 3, 2, 1? Zero. Dobrze się trzyma, dobrze. Będziesz cię kopiał. Co pozwolisz, że zostawię? No chciała co tego? Chciała do programu, okay. Będziesz cię kopiał. Czuj się. Ten chłop po prostu jest. No chyba tak, legal, no. Lepiej idź na górę i uspokój małżonkę. Mimo iż wiem, że to jest gra, ale to jest jakieś takie w środku, nie? To dotyka. Wystraszyłam się, że takie duży, żeby, że tak powiem, duża szafa, łysy, cały wytatuowany. No, trochę to było creepy. Może groźnie wygląda, ale jest pod pantoflem. No dobra, zobaczymy, co tu się dzieje, czy to rzeczywiście mieszkanie jest. Co, będzie ten lakier znaleziony? Całowaliście się. Nie całowaliśmy się. Ale buziak. Ale to buzi, to nie całowali. No. Ale było. Ma już nie być. No, wygląda to tak na męskie getry. Weź tą kolację, szybko zrób i ją wykoń z domu. Normalnie bagnać? Tak. Mogę zaraz taksówkę i zamówić, odesłać. Dobra. Ale zapytam, z kim się bawię. Siała, pezę, witam. Ale pewnie powiesz, że siostrą. Krótka piłka. Albo ja, albo ona. Jak? No, mam do ciebie kilka pytań, bo coś pytaj, co chcesz. No, możliwe, Dinuchar, ja nic nie mówię. Tą grę? To mojej siostry córka na pewno bawi się z koleżankami. Mąci. Kręci. A to coś? To... Ma kolanówki, leży na rower, nie? Jeździsz na rowerze? Ja jeżdżę na rowerze, ale nie używam kolanówek. To czyje to jest? Nie wiem, mogą być mojej żony, mojej siostry, mojej siostry. Nie, mogą być to mojej siostry męża. Powiedziałeś, mojej żony. Yeah. Ależ się wysypał. Wiesz co, mam do ciebie zagadkę, na przykład. Jaki to jest kraj? Nie mam pojęcia. No dobra, podpowiedź masz. To się zaczyna na K. Korea Południowa, 100%. Brawo! Dobra, w dupę! Przecież to jest graniczy z tym. Kazachstan. No dobra, co robimy dalej? Może coś zjemy. Chętnie. Co mamy? Zapraszam do kuchni. Kurde, nie chciałabym, żeby coś zrobił więcej. Szymon musi mieć się na baczności, ręce przy sobie. Co gorsza, jak musi spełnić wolę żony i ją wyprosić. Weź ją wykoń w ogóle. Proszę. Dziękuję. Jak jesteś romantyk. Staram się. Ty czy twoja żona? Moja żona jest romantykiem w stosunku do ciebie? No nie wiem, może co ty masz z tą żoną? No bo wiesz, ona jest kobietą. No tak, ty też jesteś kobietą, ale co ty masz z tą żoną? No bo ją masz. Zirytowała go. Powiem tak, absolutnie podoba mi się to przesłuchanie. Myślałem, że masz lepszą klasę. Podejrzysz do tego inaczej. Nie na siłę, jak na przesłuchaniu. Żona z szafy nie wyskoczy, bo jej nie ma. Nie podoba mi się ta rozmowa. Randka jest super, ty jesteś fajna dziewczyna, ale ta bałbyś się, IRL? Wiesz co, też z tym się zgadzam, bo cały czas widzę, że kłamiesz. Dobra, skończymy tą randkę. Super. Dobrze.
Wiesz co, dziękuję, ja chyba tak wyjdę. Ucieka, ona się przestraszyła. Nara. Zuba. Chemii nie było. Absolutnie. Nie mój typ. I ją wygonił. Zrobił to dla żony. Traumę teraz będę miał. Myślałem, że dziewczyny ze wschodu są w porządku. Ja z Martą dzisiaj po pierwszej dwie tych higów i foreczego stwierdziłem, że zara nie wyrobię i jutro nie idę. Gram w lola. Mam jakąś klasę, a tutaj lipa, całkowita lipa. Przesłuchanie no normalnie zadałeś. To była masakryczna randka. Czułam pamiętam, pierwsze zajęcia były ciężkie, no, żeby pinta odpalić i tak dalej. Nie dziwię ci się, że ci psycha siadła. Zobaczyłam pierwszy raz go, to naprawdę się wystraszyłam i już chciał stąd iść. A poza tym i tak już wiem, że ma żonę. Witam, Johnny. To jest spokój, dobrze poszło. Przecież to było przesłuchanie, to nie była randka, to było przesłuchanie. Żona, masakra. Było to czuć, że jakiś taki dystans, że takie jakieś hamowanie, nawet, nie wiem, jakoś tak nie miział mnie bardzo. No, ale nie musiałeś jej całować. Czułeś się jak z znanych lat na komendzie? Czyli nie całowałem, całować, a pocałować to różnica. Trochę się bałam go, tym bardziej jak już siedzieliśmy przy stole i zaczął po prostu tak reagować, ale chyba na tym polega, żebym ja go wypytywała i żeby jak najbardziej, że tak powiem, się sprzedał. Tak, DJ, no. Z zasadą wyprosiłem. No i bardzo dobrze. No, ale to było męczące. Wiem. Ty mnie nigdy w życiu tak nie przesłuchiwałaś. Wiem. Szymon poświęcił się dla żony. Liczy nie się pamiętam, z nim zdaniem, Sasha, po prostu grzeczny z niego chłopiec. 100 lat temu. Teraz czas na trzeciego gracza, Dawida, który jest w związku, ale pa, nie Hogwart grają. Na głowę. To jest nowy program. Oni to robisz to. No dawaj, no weź. Gratulacje, gdzie dzięki, Johnny. No atakuj go, masz zaznaczone tutaj lewy, prawy. Jesteśmy razem 2 lata. Poznaliśmy się, ja go założyłam, bo jak pracował, to ja do niego zaczęłam przychodzić w sklepie. Pracowałem kiedyś w sklepie. Ja byłem po poprzednim związku troszeczkę zniesmaczony. I Natasza mnie non-stop napasowała, codziennie do mnie przychodziła, codziennie zagadywała, stała przy ladzie, kilka godzin patrzyła na mnie. Była taka jedna imprezka u mojego przyjaciela i zaprosiłem Nataszę. Ale ma fryzury, ma ten gigaczat? To jest ten? Związek trwa na tyle dobrze, że szybko razem zamieszkaliśmy, nic nie było na siłę. Wszystko tak wyszło samo z siebie, nie? Podoba mi się to. No i Natasza mnie bardzo kocha. Kocha i ufa i dzieli się wszystkim. Jak? Nie mów, że ktoś nowy rekord. Jak nie ma nowego rekordu, daje ci 24 timeouta. Bo mnie zmadowałeś teraz. Dobra, 24 godziny odpoczywasz, wypieprzasz do karceru o chlebie. Bez wody, sam chleb. Nawet szczotką do włosów i kosmetykami. Mamy dużo wspólnego, no przede wszystkim styl. Przede wszystkim obydwoje lubimy anime. Lubimy tą medialność, lubimy gry komputerowe, to teraz połączyło. Wspólna muzyka, mamy ten sam gust praktycznie. W większości wszystko nam razem. Oni słuchają intry bajek? Pasuje i jesteśmy strzelaj. Dobrze wybrani, ale są takie nawet pewne kwestie. Nawet w ciuszkach dopasowujemy się razem, mamy te same ciuchy. Dobrali się idealnie, a jak ze ściemnianiem? Jest dobry w te klocki? On jest dobry, naprawdę, on potrafi się, dosłownie, kłamie dobrze. Potrafi uśmiechnąć się w twarz, powiedzieć kłamstwo i ono przejdzie dokładnie. No tutaj będzie perfekcja, myślę. Jeszcze perfekcyjnie zatrzyjcie wszystkie ślady i żeby tylko kot was nie zdradził. Jeszcze tutaj są czapki, babe, różowe. Podobaj, dawaj. No bez tych czapek to... A do niego nie pasują? Pasować, nie? Nie, daj ją. Drugą też. No. Jest tam coś jeszcze podejrzanego? Dużo rzeczy. Podpaski. Weźmiemy to. Na pewno? No, żeby nie miała podejrzeń żadnych. Jakiś Rose Waterpool. Na pewno? Co to wszystkie podejrzane rzeczy. Na pewno? Singielka jest nie, zostaw. Powiem, że używam. Marudna. Mam kryzys po tych różnych dziwnych randkach. No może tym razem dzisiejsza się uda i będzie taka trochę lepsza. Okej, kochanie, musisz uciekać, bo ona za chwilkę przyjdzie. No, spokojnie, kocham cię. Ciebie też. Trzymaj kotka. Daj kocika. O, i tu przywitamy nową panią.
Ja ci dam nową padę. Żartowałem przecież. Ej. No pewnie idę tą samą drama. Ścieżką, czyli moimi pazurkami. No i znowu będę wypytywać, czy ma, czy nie. No ale ona się trochę za bardzo wypytuje. Inne baby tak się wypytywały, jak porypane. Może nie będzie tak źle. Natasza ukryła się w sypialni. Ona źle robi. W pełni do twojej dyspozycji, zwarty i gotowy, z kotem na rękach. Cześć. Cześć. Zapraszam, chodź. Poczekaj, tylko kotka wezmę. Cześć, Dawid, miło poznać. Weronika. Ona jest taka zwykła. Ogólnie zajmuję się modą, zajmuję się też amatorsko tatuażem, teraz się tutaj szkolę. Tutaj jest nasz ostatni model, zrobiliśmy go ponad miesiąc temu. W taki sposób. No, szukamy dobrego fasoniku i naszywki według klienta, jak sobie tam zażyczy, nie? On się tutaj bardziej stara, bo tutaj ma tak narzucone, a tak ty tu nie byłby zainteresowany. A to fajnie, że to... Słuchaj, to są rzeczy prywatne tutaj, wiadomo... Ja pierdziele, ty, ale buget! Jezus Maria, właśnie mi coś na drugim ekranie wyskoczyło, wiesz? Jestem Żydem, wiecie, kto ja Dinuk dał na Goliborda 15 zł. Daj mi łup w dupę, bo się tam przejdę. Za 15 zł, oczywiście, że tak. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Nie, wiesz co, nic nie... Ale nie było nic. A co, cię temperówka? Za temperówkę ma być ban? To jest temperówka. Ciekawe w jakich. Za temperówkę ban by był? Co ty, porypany jesteś? Na pewno teraz będzie pewna, że jest singlem. A jak długo jesteś sam? Długo. Jak długo? Mój poprzedni związek 3 lata temu był. Tak się, jestem konfidentem, czekam, żeby tylko móc cię zreportować i mam shota. Ale za temperówkę ma być ban? Oczywiście z całego serca przepraszam wszystkich ludzi na ziemi. Taki poważniejszy. Ale za temperówkę nie powinno być bana. Czy ja tam typu rysem sam. No dobrze, niech gra. Jeszcze ją małami, jej powie coś więcej. Coś tak, żeby zwaliła ją z nóg. A te tatuaże, to masz całe ciało? No, mam dwa rękawy, klatkę piersiową, szyję. Okej, mogę zobaczyć? Całość teraz? Tak. Pewnie. No proszę. Co prawda nie byłem na sił za długo, ale zaprezentuję ci, nie ma problemu. Kiedy był? Spoko. A odwróć się proszę. To wobec okrycia. Ciekawe nogi. Nigdy? Czy to są nogi? A, no to mamy świeżutkie sushi. Zapraszam cię do skosztowania. Proszę, usiądź sobie tutaj. Niech bardziej ją omami, niech się rozkręca. Niech więcej coś powie. Trochę podjedzą i może się rozkręcą. Powoli do celu. Dobrze mu to jak na razie idzie. Kiedy ta twoja dziewczyna wyjdzie z taka, wiesz, oburzona zazdrości? Możesz ją zawołać. Słuchaj, jak coś tak bardzo ciekawie, możesz tam wejść. Zgodnie z programem, to niestety nie mogę tam zajrzeć, ale... Ale i tak wejdę. Mogę cię prowokować, to znaczy raczej ją, żeby ona wyskoczyła i typu, nie wiem, zaczną tobie robić coś, jakieś ciekawe rzeczy. Mi się to podoba, fajnie. Ciekawe, czy jej się podoba? O tak, jak tak za włosy. I co, ona nie będzie przeciwko temu? Nie, w ogóle. Na pewno? No pewnie, że tak. O Jezus, mój matko! O tak, uważaj. Dobra, wiesz co, może ja skoczę sobie szybko. Jan być sushi? Proszę cię bardzo. No, niech się ona na niego otworzy, żeby... Posłuchaj, trzepnąć cię? Pytam się ciebie, zapieprzyć ci gonga za to, co ty napisałeś? Masz żreć tłuste żarcie jak gigaczat! Masz żreć kotlety! Masz żreć tłuste mięso, a jakieś sushi! Bo ci zapieprzę zaraz! Co ty, 40 kilo ważysz? Co ty do podstawówki jeszcze? Trzecia klasa w dupę, czerwony pasek od starego na dupie? Masz żreć tłuste mięso i zamknij mordę, bo się do ciebie przejdę. Tyle. Ona już była pewna słuchaczka, że jest singlem. Ale na razie musi ochłonąć w łazience. To dobry moment, żeby zajrzeć do dziewczyny. Pozwać się ona. Nie, no spokojnie, serio, że już... Idę po sushi. Wybacz, poniosło mnie, wybacz. Poniosło mnie, wybaczysz? Już mięknie, przy mnie. Może mięknie, ale... Przepraszam, możesz jej sushi jednak. Ciężko ją omotać. To są włosy długie, czarne. Włosy... Czarne, to nie moje. Przecież ja farbowałem włosy nieraz, więc... Jakieś tam coś tam... Paniosłowie, możesz jej sushi.
I idziemy pytać. Ogarnię tam, ją bardziej tak w nocy zaproponuję tą grę. No. A i tak jeszcze jest. Dawid może zaszaleć, ma pełne przyzwolenie. Jakoś tak ale na szybko i co? Opinia, czy opłaca się przytyć do 120 kg, tak jak ty, i chodzić tę siłkę, żeby być jak Szymon, czyli poprzedni chłop? Ten wielki? Nie, no za dużo. No bardzo nie sprawdziłam, ale coś mam. On dobrze wciska kit. Ale ja aktualnie waży 150. Bo nie pasuje. Co jeśli waży 55-58, a jem kebaby, burgery i takie inne rzeczy i jestem umięśniony? No to git. To ty jesteś taki Bruce Lee, bym powiedział, no git. No słuchaj, te busy to jest w ogóle hit. Nie dość, że tak, ja tu mieszkam parę lat, melanż się tu kreci często, to jest w ogóle dwa. Trzy busy ja miałem potąd i miałem czarne i rozjaśniałem, miałem x kolorów włosów. Dobrze się nie wytłumaczył. Słuchaj, mam fajne planszóweczki, dosyć kontrowersyjne, odważne. No i dobrze, nie chcesz tak pograć. Nie. To co wylosujesz, no to robimy. Dobra. No jak co? Powiedzisz, czy na nie będzie... Zniewoleni, co to nie jest? Nie ma za złe nic. Co to za gra zniewoleni? Zagrałbyś? Ona lubi się patrzeć, jak ja się z kimś robię coś innego, Bruk salut? Aha, czy nie masz dziewczyny? Nie, nie mam. Dobrze, nie mam dziewczyny, tak powiedziałeś. No, to było tylko dwuznaczne. No i strzeliłeś sobie w kolano. Jak mama patrzy. Przyznał się. Pieść pośladki. I się. Tu, jeszcze. O, tak, już złapię za tą głupeczkę. Teraz twoja kolej. Więc, namiętne buzi. Mam nadzieję, że mama nie będzie tego wiedziała. Okej. Robi się namiętnie. Hamulce puszczają, a dziewczyna. Widzę, nie oglądaj. Widzi. Dobrze, Jolkma nie ma, jeszcze w szkole jest. Natasza, jak to znosisz? Więc mi to powiem, dokładnie wygra. Czy lubisz, gdy twoja partnerka błaga o więcej? Zawiąż jej oczy, połóż na plecach i pieści jej kark. Okej, no to zawiązujemy ci oczy, ręce. No. Słyszy, zagryzam surową wołowiną, jak prawdziwy mężczyzna. I popieszczę ci kark, co? W naszych oczach się rozgrywa dramat, tak. Dawid wykonuje polecenia bardzo chętnie. Chyba wkręcił się w tę grę. Boli cię to, w serduszku cię boli, że widz je sushi, a ty chleb z cukrem? Nie, ja żrę mięso tłuste, rozumiesz? A chleb z cukrem jest dobry. Czemu? Bo nie jesz sushi, więc dobry wybór. Nasza o dziwo chyba też się dobrze bawi, albo dobrze udaje. Dobra mina do złej gry. Okej, główka trochę tu. Dobra, okej, widzu, okej, dobra. Chcesz jej sushi? Okej. Ale pokaż mi najpierw, że masz 1 000 000 zł na koncie i możesz 120 zł na kawałek gówna z ryżem wydać. Bo jak nie masz miliona, to żryj kebaba i zamknij mordę. Masz żreć mięso jak normalny... A nie jakieś tego, sushi. Nie stać cię na to, lepiej mi wyślij dyszkę i se zamów kebaba, a nie za 200 zł kawałek ryby z gównem. Rozumiesz? Dawid przejmuje inicjatywę. Tym razem on tu rządzi. Będzie ostra jazda. Nie no, żartuję, widzę, jak chcesz to jedz. Żartuję, nie możesz jeść. 52 się greja na żywo. Oj, dobra, już. Uwolnię cię, widzę, że nie dajesz rady przy mnie. No nie. No, się rozkręcił. Dobra, wiesz co, ja chyba muszę... Stary szaleniec, jedz leki. Lepiej już po grze wstępnej, więc... Tak, dziękuję. Podoba mi się to. Ja idę do łazienki. Metro po tym. Trochę ją onieśmieliła ta zabawa. Było grubo, to fakt. Dawid może wpadniesz kabel do partnerki. Takie trochę napalone jest, to widać. Powiedz jej, że proponuję trójkącik z kolegą. No te buty na męskie mi nie wyglądają wcale. Ciśnie cię. Co z tego, że mi ciśnie? Dawid! Czekam. Bo mam do ciebie kolejne pytanie. O Jezu, no. Proszę. Natknęłam się na takie buciki. Jeżeli on mam ladon, to tyle w tej szafie się kiszą, jak ja tu jeszcze nie mieszkam.
Poważnie. Myślę, że jej nie przekonał. I stare lekarskie klapki, ty. Wiesz, nie osądzam tam. Ona nie jest zasasa, bo ona chce trójkąt tam z nawet, nią. Tam debuty męskie to nawet nie jest mój rozmiar. A czyj? Patryk, to nie jest moje. A Patryk to jest twój? Kolega. Kolega. To nie jest mój chłopak, spokojnie. No nie wychodzą mu kłamstwa, źle opowiada, no masakra. Wiem, że może mnie odebrać jakoś tak dziwnie, może ten, może jestem dziwny. No, lubię takie klimaty, nie ukrywam, że jakieś tam trójkąty, takie rzeczy mnie jarają. Jakie trójkąty? Pasowałabyś do takiego czegoś. Widać było, że się cieszyłaś. Ja do trójkąciku, tak? Na z Patrykiem. No, czemu by nie? O nie, nie, wiesz co, ja już chyba ale czemu? Z niej smaczyła. Żebyś o mnie pamiętała. Okej, okay, to nie musisz wspominać. A ta twoja dziewczyna nie będzie przeciwko temu, że dajesz nie, nie będzie, procenty? Nie będzie. Tam jest okay. Mój chłopak. Skupi. Dziękuję. Ja sobie prezencik mówię. Dobrze, już. O Boże. Dobra, trzymaj cześć, się, hej, na razie. Miło było cię poznać. Wzajemnie. I to byłoby na tyle. Weronikę trochę to wszystko przerosło, a Natasza co ma do powiedzenia? No spoko. Jak wrażenie? No ogólnie nie miała się z nią dogadać, wygadałaś się i że masz faktycznie kogoś, bo ona się zadawała pytania, łapała cię za język. Powiem ci, to było ironiczne, to nie było perfidne. No tak, ale ona jednak załapała to w inny sposób. Dzięki Tacek, Tecek. Witam, witam. Dziękuję za 7 lat. To mogłeś to wyrazić też inaczej, no wy ale dobra, i ty o mnie. No ten gość jakiś taki ostry, nawet bardziej niż wczorajszy. Więc jestem chyba jeszcze bardziej wystraszona dzisiaj niż wczoraj. Jakbym była zazdrosna, to bym tu wyszła. No niespecjalnie, no. Nie, w ogóle nie ruszyło mnie to, że się całowali. Co do tego. Nie ruszyło, jak myślisz? To na pewno to też i tam to widza. Nie mój typ. Salami kis? Dziarki razem z kolczykami. Ja. Nie. Tak. Ja myślę, że szansa to tak, nie wiem, takie 60%, takie... Nie wiem, ja daję tutaj 50-50. Na dwoje, a nawet na troje babka wróżyła. Już czas na kolację finałową i ogłoszenie werdyktu. Wszyscy stawili się w komplecie i w napięciu czekają na singielkę. Brzydki jest on? Jak brzydki? W jakiej skali? Cześć. Hejko. Hej. Jak to oceniasz? No dobra. O kurde. Ale się strzyjał. Ale się uprała. Szymon, jesteś singlem czy nie? Tak jak ci powiedziałem, nie będę cię przekonywał na siłę. Chciałaś cały czas moją żonę, aby ci wyskoczyła z szafy. Jest zakopana w ogródku, stamtąd nie wyskoczy, także jestem singlem i nic więcej ci nie będę przekonywał po prostu. Gona mu się teraz będzie śniła jako koszmar po nocach. Marek? Nic się nie zmieniło, dalej jestem singlem. Od tego czasu, jak byliśmy na cudownej randce. Okej, okay. Jakoś tak nie było to przekonujące, ale dobra. No, i ona chyba na Lisa, znaczy się na tego opowiada. Trzeciego zagłosuje. Okej, więc z mojej strony uważam cię za mądrą, inteligentną dziewczynę. Wydaje mi się, że styl mojego życia i to, co widziałaś... Dlatego trzeciego dania? No, nie jest adekwatny do statusu związku, więc generalnie, która dziewczyna by chciała. A nie byliście zazdrosne? No, trochę bałam, nie chciałam się przyznać. A myślę, że byliście zazdrosne. No, było. Ty byłaś zazdrosna? No widać. No dobra, gdybyście nie mieli tej swojej kobiety, to czy byście się umówili ze mną? No może ja zacznę. Jeśli chodzi o takie eksperymenty, różnego rodzaju zabawki i zabawy, to jak najbardziej. Dla fanu spoko. No nie, ale no, ona chyba na te... Myślę, nie. Znaczy nie wiem, na kogo ona zagłosuje. No. Jeśli chodzi o związek, to trudno mi stwierdzić, ale pewnie do kina bym cię zaprosił. Raczej nie na Karka. Myślę, że tak, jeżeli by było może tego mniej emo? Stwierdzeń i mniej pytań, a gdzie jest żona? No. To było naprawdę męczące, nie? Myślę, że ona już wie, kto jest singlem. Ale musi to przemyśleć. Dokładnie, że jest przenikliwa i ma zadatki na niezłego detektywa. Mi się wydaje, że ona trzyma nas w napięciu, już dosłownie wie, że tam... A może, te, no, a może no. Też takie napięcie trzyma, no, 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 może też takie napięcie trzyma. To chyba już ten moment. Chłop wygląda jak Rafatus w okularach. Co ty piszesz? Trzeba ogłosić. Uważam. Dobrze da? Że chyba dobrze da. Jest. Trafi chyba. Że środek, nie? Marek. Tak! Dobra. Brawo, celny strzał. Dziękuję. Brawo, dziękuję. Przejrzałaś ich perfekcyjnie. Możesz być z siebie dumna. Przegrałem.
Marek Marucha? Natasza. Natasza. Jak to zniosłeś? Było mi ciężko, mam zazdrosna, ale zgodziłam. Mówiłam przed chwilą, że jej to nie ruszyło. No czuję klęskę gdzieś tam. Chciałem to wygrać. Klęska żywiołowa. No ale muszę to jakoś przeboleć. No. Żona Szymona, jak to na imię? Patrycja. Jak to zniosłeś? No miałam ochotę wyjść w pewnym momencie, ale dałam radę. Aha, no to się cieszę, czyli przeżyję. W życiu prywatnym jest bardzo szczerym człowiekiem. A tutaj jest program, także no musiał pokłamać troszeczkę. To co? Nagroda nasza. Marek, zapraszam. Więc chętnie się podzielę, a może nie. Mam nadzieję, że podzielisz. No właśnie, wygraliśmy. Niech ona mu powie, że pójdzie z nim do McDonalda, jak postawi, to się nie będą dzielić. On by się zgadził z bomby pewnie. Jestem zadowolony od początku. Byłem pewny, że to, co pokazałem na tej randce, pewno daje jej stwierdzenie, że jestem singlem. Czemu mówisz, że to nas brak? Jedzenie z waga za 1500 plus musi postawić. Truskawki będą inne. Obiecuję, będzie jeszcze bita śmietana. Przykro mi, nie jesteś moim typiem. Zapomniałam zapytać, ile on ma lat, jest pewnie młodszy ode mnie. No i to widać, że jeszcze jest nieśmiały, jeszcze aż tak za bardzo się nie zna na związku. No nic, no. Przegrał, poległ, ale 1500, którego i tak ona mu nie da, więc nic. Widać, że pierwszy to największy przegryw nikogo nie ma, no wygrał, program to już jest, przegrywam. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.